Jeżeli chodzi o sportowe limuzyny, to wczesne lata 90. z pewnością należały do BMW M5 E34 i Mercedesa W124, na przykład w wersji 500e. Oba auta słusznie cieszą się wielką renomą, ale ich ogromne sukcesy skutecznie przysłoniły wszystko, co miała do powiedzenia konkurencja. Tak więc, korzystając z tej okazji, dzisiaj wytypuję kilka ciekawych alternatyw dla kogoś, kto niespecjalnie lubi chodzić utartymi szlakami. Kryteria są bardzo proste. Produkcja między 1990 a 1996 rokiem, najlepiej należąca do segmentu E, do tego wskazana, ale też niewymagana wersja sedan. Kolejność jest tutaj losowa, także nie ma co przedłużać i zaczynamy. Omega B! Do M5 i 500e! No chłopie, ogarnij się! Dobra, nie zrozumcie mnie źle, bo ja naprawdę uwielbiam Lotusa Omegę. Jeżeli faktycznie chcesz pokazać plecy wspomnianym dwóm niemieckim legendom, to jest to jedyny słuszny wybór, ale stwierdziłem po prostu, że tak będzie ciekawiej. Z jednego powodu. MV6 przy odrobinie szczęścia jeszcze da się kupić. Oczywiście to auto ma wady, no najgorsza jest taka, że jeździsz Oplem, ale były czasy, kiedy marka z Rüsselsheim naprawdę nie miała się czego wstydzić, bo modele takie jak Kapitan, Diplomat czy Admiral naprawdę mogły śmiało rywalizować z Mercedesem. Omega B to już naturalnie sporo mniejszy kaliber, ale wciąż kawał bardzo wygodnego pożeracza kilometrów. Poza tym to auto powinno być pierwsze w grafikach po wpisaniu hasła Sleeper, bo totalnie po niej nie widać, że to najszybszy wariant, więc jeżeli nie chcecie się rzucać w oczy i dalej mieć trochę fanu, to trafiliście w dziesiątkę. Omega to przede wszystkim limuzyna, a osiągi są tylko dodatkiem. A jechać potrafi, chociaż oczywiście nie tak jak słynny poprzednik stworzony wraz z Lotusem. Czy więc znaleźliśmy Opla dla konesera? No, może coś w tym jest. Francuzi w latach 80. przy modelu 21 chyba musieli nabrać względem Niemców tyle kompleksów, że w końcu nie wytrzymali i stworzyli coś takiego. Napęd na obie osie, 270 koni z 3-litrowego V6 wspomaganego dwiema turbosprężarkami, świetne wyposażenie, no i znikome zainteresowanie. Szkoda, bo Safran wyglądało kapitalnie z tymi wszystkimi dokładkami i tak dalej, ale było za ciężkie, żeby w pełni wykorzystać swoją moc i zbyt delikatne, żeby przyjąć jej trochę więcej. Podobno Renault miało nawet plany wzmocnienia auta do ponad 300 koni, ale obawiano się o trwałość całego napędu, szczególnie skrzyni biegów i sprzęgła. I cały misterny plan, no wiadomo co z nim. Tak w ogóle wiecie, ile tego powstało? 806 sztuk. 806. To nawet Omega Lotus można częściej spotkać. Renault po klęsce Safran chyba stwierdziło, że nie ma sensu znowu spinać się na walkę z BMW i Mercem, czego efektem był ciekawy, ale też kompletnie inny Velsatis. Niby auto z pogranicza segmentów D oraz E, a w środku więcej miejsca niż w większości aut, o których dzisiaj wspomnę. Te praktyczne cegły ze Szwecji bardzo dobrze radziły sobie nie tylko pod Ikeą, ale też na torze, gdzie znalazły swoje miejsce w wyścigach aut turystycznych. Co ciekawe, w brytyjskiej serii BTCC najpierw wystawiono przygotowane przez Tom Walkinshaw Racing auta w wersji kombi. Po paru latach postanowiono sprawdzić, czy sportowe sukcesy mogą przyciągnąć do salonów Volvo klientów z cięższą nogą. Najpierw powstała więc wersja T5R, a później znacznie częściej spotykane 850R ze wzmocnioną do 250 koni 5-cylindrową jednostką. Świetnie brzmi, podobnie jak Omega nie zwraca na siebie zbyt wiele uwagi, a potrafi zejść do setki w niecałe 7 sekund. Audi 100. Do dziś pamiętam prezentację tego auta z kultowej kasety Samochody Świata i motyw muzyczny, który jej towarzyszył. To był taki synth-pop pełną gębą. Setka była szalenie ważnym autem dla marki spod znaku czterech pierścieni oraz całego koncernu. Poprzednik wprowadził przecież na rynek silniki TDI, a nowe C4 miały już ostatecznie ugruntować miejsce Audi w wielkiej trójce niemieckich marek premium. W 1994 roku Audi z powodu zmiany nomenklatury przemianowało model na A6. Co ciekawe, klienci decydujący się na najszybszy wariant mieli dwie opcje do wyboru. Albo 5-cylindrowy 230-konny silnik z mniejszego RS2, albo równie świetne 280-konne V8 o pojemności 4,2 litra.
Oczywiście oba połączone z firmowym napędem quattro, co w przypadku tej większej jednostki katapultowało do setki spory przecież samochód w około 6,2 sekundy. Flagowa Alfa to samochód wyjątkowy na wiele sposobów. Technicznie jest to ostatni niezależnie skonstruowany samochód mediolańskiego producenta, chociaż płyta podłogowa była dziełem współpracy z Fiatem i z Saabem. Ciekawa stylistyka i unikatowy włoski charakter spodobały się klientom na tyle, że między 1987 a 1998 rokiem powstało ponad 230 tysięcy egzemplarzy. To czyni ze 164 zdecydowanie najlepszą próbę włoskiej marki w segmencie E. W gamie było kilka mocniejszych jednostek, ale dla usportowionej Quadrifoglio po 1992 roku zarezerwowano nowy, 230-konny wariant 3-litrowego Busso. Chwilę później Alfa Romeo dołożyła do 164 napęd na 4 koła, tworząc tym samym bardzo rzadką wersję Q4. Osiągi, choć niezłe, to nie powalają na kolana, za to dźwięki rozpędzającej się V6 już jak najbardziej. A tutaj ta sama co w Alfie płyta podłogowa, tyle że podana po szwedzku. Po liftingu z 1992 roku auto sporo zyskało wizualnie. Wcześniej wyglądało dość topornie nawet jak na standardy lat 80. Przy okazji w gamie pojawiła się najszybsza wersja nazywana Aero. No bo wiecie, Saab, samoloty i tak dalej. Moc bardzo podobna do włoskiej limuzyny, tyle że metoda jej osiągnięcia diametralnie różna. Mamy tu w zależności od wersji od 220 do 225 koni ze wspieranego już tradycyjnie dla Saaba turbiną 4-cylindrowca, co zresztą o bardzo ciekawej charakterystyce. W efekcie do setki wystarczy niecałe 7 sekund, co jak na bądź co bądź dostojny, reprezentatywny samochód jest bardzo dobrym wynikiem. Czy ktoś jeszcze pamięta ten wóz? Co prawda ten sam, chociaż nieco wzmocniony silnik trafił również do drugiej generacji, ale podobno klienci z krzykiem uciekali przed nim z salonów, więc może lepiej zostańmy przy mniej kontrowersyjnej stylistycznie jedynce. A pierwsze Scorpio było naprawdę udane, wygrało nawet plebiscyt na samochód roku 1986. Po genialnej Sierrze Ford ponownie poprosił speców z Cosworta o pomoc. Ci wzięli standardową, prawie 3-litrową V6 i wycisnęli z niej statku 190 koni, do tego trochę pogrzebano w zawieszeniu i gotowe, mamy kolejnego szybkiego Forda. No dobra, może nie aż tak szybkiego jak się spojrzy na dane techniczne, ale na pewno dynamicznego. Słabsze osiągi można jednak zrzucić na to, że auto było dostępne tylko z automatem, co też uczyniło ze Scorpio w wersji Cosworth wyjątkowo paliwożerne auto. Kolejna włoska limuzyna, zresztą bardzo blisko związana ze wcześniej wspomnianą Alfą i Saabem. Kappę wprowadzono już po tym, jak zakończyła się rajdowa kariera pierwszej Delty i miała być sygnałem do powrotu marki w sfery, które dziś nazwalibyśmy premium. Stąd też wybitnie dostojna linia nadwozia. W przeciwieństwie do słynnej Temy zabrakło więc jakiejś odstrzelonej wersji, jak ta z V8 Ferrari pod maską, ale z zaspokojeniem sportowych rząd bardziej zamożnych klientów poradzono sobie w inny sposób. Najszybsza wersja otrzymała w spadku po poprzedniku 2-litrowy turbodoładowany silnik, który wcześniej tak dobrze spisywał się w Delcie Integrale. 205 koni wystarczyło Kappie na 7,3 sekundy do setki, po kilku latach pojawiła się jeszcze mocniejsza 5-cylindrowa wersja. I co najlepsze, można było taki samochód zamówić w prześlicznej wersji coupé. Biorę dwa. Lexus i Infiniti pokazały, że jak się chce, to z Niemcami można podjąć skuteczną walkę. Wymaga to oczywiście milionów i wielu nadgodzin, no ale można. Akurat Mazda, wchodząc w lata 90. była przy kasie i odważnie zdecydowała się na podjęcie tej rękawicy. A potem był krach japońskiej giełdy i wielkie plany producenta z Hiroshimy zostały zmiecione pod dywan. Ostatecznie auto trafiło do salonów pod nazwą Xedus 9, ale totalnie nie zawojowało rynku. Na pewno nie pomogło podobieństwo do mniejszej szóstki, na której zresztą auto bazuje. Pod maskę trafił ciekawy 6-cylindrowy motor o pojemności 2,3 litra z kompresorem pracujący w tzw. cyklu Millera. Chociaż Xedus 9 ma wystarczającą moc, żeby solidnie się odpychać, to jest to raczej samochód lepiej czujący się w spokojnej jeździe, a dzisiaj przy odrobinie szczęścia można go znaleźć za śmieszne pieniądze. A na koniec coś totalnie z innej beczki.
Quattroporte z tamtych lat to w zasadzie bardziej zjawisko niż samochód. Zresztą wstrzeliło się w moment przejęcia marki przez Fiata z rąk Alejandro de Tomaso. Jeżeli sylwetka i proporcje wydają się Wam dziwnie znajome, to macie rację. Auto powstało bowiem na bazie mniejszego biturbo, a za jego wygląd odpowiedzialny był sam Marcello Gandini. Pod maską spokojnie mogący mierzyć się z M5 V8 rozwijający niecałe 340 koni plus napęd na tył i wątpliwa jakość wykonania. Nie jest to najładniejszy Maserati w historii, ale z pewnością jest bardzo rzadkie, bardzo szybkie i bardzo kapryśne. Ale fajne. A jakie modele Waszym zdaniem zasługują na miejsce na takiej liście? Dajcie znać w komentarzach, być może Wasza odpowiedź stanie się dla kogoś inspiracją przy kolejnym zakupie. A na dziś to już wszystko. Dzięki za uwagę i do zobaczenia wkrótce.